Poszło. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na szóstym już spotkaniu z cyklu Radom Samorządny. Dzisiaj mamy gościa, powiedziałbym, szczególnego, dlatego że z wszystkich panów, których gościliśmy do tej pory, pana Andrzeja Łuczyckiego znam osobiście już ponad 2 lat i bardzo się cieszę z tej znajomości, dlatego że takich ludzi są to ludzie z gatunku wymierających. Niesłychanie słownych, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie przede wszystkim i człowiekiem, który wierzy w idee i je realizuje. Dlatego jest mi bardzo przyjemnie gościć. Dziękuję Ci, Andrzeju, że się zgodziłeś na spotkaniu. Proszę Państwa, myślę, że Pan Andrzej opowie za chwileczkę troszkę o sobie. Prowadzącym dzisiaj jest po raz drugi Pan Krzysztof Kołodziejczyk, któremu dziękuję, że zgodził się pełnić tę funkcję. Pana Andrzeja niestety dzisiaj nie ma. Niestety. I cóż, proponuję, żeby dalszą część już poprowadził Krzysztof. Ja życzę wielu wrażeń. Myślę, że nie będzie lekko. Dobry wieczór Państwu. Układ spotkania jest taki, że na początku Andrzej opowie parę słów o sobie, tak żeby przybliżyć swoją sylwetkę, po czym przystąpimy do serii pytań. W trakcie zadawania pytań, gdyby ktoś chciał dopytać Andrzeja o którąś z kwestii, którą poruszył, to proszę to robić bez prezentacji, po to, żeby później nie wracać ponownie do tego samego tematu. I oddaję głos naszemu gościowi. Witam serdecznie. Waldek mówił, że jestem z tych wymierających. Tak? Ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No, jeszcze się nie wybieram na tamten świat, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Szanowni Państwo, ale tak na poważnie, to żyję już tak długo, że nie będę mówił o swoim wieku, bo mi wstyd trochę, że tak długo już żyję. A jeżeli chodzi o co Państwa najbardziej interesuje, to myślę, że o swoją działalność publiczną, taką, o której zacząłem. A zacząłem praktycznie rzecz biorąc dopiero jak powstawała Solidarność i tam wtedy zaangażowałem się w ten związek Solidarności. Byłem jednym z pierwszych członków tego związku w swojej firmie. I później jakby ta moja działalność publiczna osłabła i zaczęło się po tym, jak została podpisana umowa okrągłego stołu i zostały zarządzone wybory, pierwsze demokratyczne wybory. I wtedy powstał ruch ROAD. Nie wiem, czy ktoś pamięta taką nazwę, tworzył go Frasyniuk i w tym ruchu ROAD było nas wtedy chyba 8 osób w Radomiu. Założyliśmy struktury tego ROAD-u. Później to się automatycznie po wyborach, które przegrał nasz kandydat Mazowiecki na prezydenta, przekształciło się to w Unię Demokratyczną, do której już jako organizacji politycznej, stricte politycznej partii politycznej wstąpiłem. Z Unii Demokratycznej to się przekształciło w Unię Wolności, jak Państwo pamiętacie, i później była Platforma Obywatelska, której jestem do dnia dzisiejszego. Co jeszcze? Co Państwa interesuje, bo... Może wyjdzie w trakcie pytań, prawda? Ja może dodam od siebie, że sprawdziłem życiorys kandydata. Był senatorem ziemi radomskiej w kadencji 2005-2007. Był radnym sejmiku województwa mazowieckiego. I w tej chwili jest radnym, pierwszy raz radnym Rady Miejskiej Radomia. No więc przejdziemy już do pierwszej serii pytań. No i ponieważ, jak już wiemy, jesteś radnym, ale masz duże doświadczenie polityczne, więc pierwsze pytanie do Ciebie jest następujące. Jakie dokonania
prezydenta i władz miasta oceniasz pozytywnie, a jakie negatywnie? Może zacznę od tego drugiego, bo tuż po wyborach, szanowni państwo, mieliśmy posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej, wtedy już jeszcze pełnego klubu, i razem z zarządem Platformy Obywatelskiej byli ówcześni już prezydent i ówcześni wiceprezydenci. Już wybory na prezydenta państwa, więc ja byłem szefem Komitetu Wyborczego Narodu prezydenta Komorowskiego. I wtedy zaproponowałem prezydentowi i wszystkim radnym o to, żeby zrobić referendum w sprawie lotniska. I zadać takie pytanie radomianom. I to można było zrobić, to zaproponowałem, żeby to zrobić w pierwszej turze wyborów prezydenckich. A więc mniejsze koszty, a jednocześnie większa frekwencja, więcej Radomian wtedy przychodzi na wybory, wtedy mielibyśmy jakby pełny obraz tego, jak dalej postępować z naszym lotniskiem. Uważałem, że i do tej pory uważam, że to był zły pomysł, tworzenie tego lotniska w Radomiu, ale to może o tym później. Ale sam fakt, żeby Radomian zapytać, uważałem za dobrym pomysłem z dwóch powodów. Po pierwsze, prezydent miasta, nowy prezydent miasta miałby możliwość zdecydowania. Wola ludu, wola Radomian jest taka, żeby w dalszym ciągu funkcjonowało to lotnisko, ok, działamy, robimy wszystko, żeby to lotnisko funkcjonowało. Mamy inny obraz, a więc Radomianie mówią, że nie chcą płacić na to lotnisko, co uważam za słuszne i uważałem wtedy. I ok, prezydent ma carte blanche, może ogłosić upadłość tej firmy i zrezygnować z prowadzenia tego lotniska. Nikt, szanowni państwo, wtedy uczestniczący w tym spotkaniu, mówię o uczestnikach Platformy mojej partii, nikt nie poparł mojego wniosku. Wszyscy byli przeciwni. Uważali, że trzeba dalej kontynuować, że to jest dobry pomysł, że gdybyśmy to zrezygnowali, to byśmy by zostali okrzyknięci tymi, którzy pogrzebali szansę Radomia na rozwój, a więc na budowę takiego wielkiego portu, portu międzynarodowego i tym podobne oceny były. I oto mam taki, no może nie żal, ale taki niesmak. Uważam, że nie wykorzystaliśmy pewnej możliwości, która wtedy dawała. Później już nie było takiej możliwości. Praktycznie rzecz biorąc, później ogłoszenie tego referendum to już była jakby taka herbatka po obiedzie, bo już zdarzyło się wiele innych rzeczy. Uruchomiono funkcjonowanie tego lotniska i tak dalej. I następna kwestia, którą oceniam dobrze, pozytywnie naszego prezydenta, to jest to, że w opinii zewnętrznej, nie tylko Radomia, z ludźmi, którymi spotykam się i rozmawiam, z różnych części Polski, Radom traci tą niesławne odium, które na tym mieście ciążyło, którego elementami był tak zwany daszek dla prezydenta na stadionie Radomiaka. Pamiętacie państwo, taki był pomysł pana Kosztowniaka, później chytra baba z Radomia. To były takie elementy, które jakby, jak ja mówiłem komuś, że ja jestem z Radomia, no to zawsze był taki uśmieszek. Tak, i takie lekceważenie. I myślę, że prezydentowi Witkowskiemu udało się zdjąć to odium, to niesłynne odium, które ciążyło na naszym mieście, na moim kochanym mieście notabene. I druga kwestia, którą bardzo pozytywnie oceniam, to jest wyciągnięcie ludzi z tak zwanego kurzu i błota. Mówię o tym radomskim programie drogowym,
który rzeczywiście budzi tylko pozytywne emocje w odbiorcach, w ludziach, z którymi rozmawiam na ten temat. To są takie dwa najważniejsze elementy. Nie mówię już o tych, które się dokonują jakby i też są bardzo istotne. Mówię o budowie stadionu Radomiaka, o budowie przedszkola, które pomieści kilkaset dzieciaków i dużo, dużo innych takich rzeczy, które można by było wymieniać praktycznie bez końca. I dlatego oceniam tą prezydenturę jako pozytywną dla Radomia. Czyli sumarycznie pozytywną. Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii jeszcze coś się pytać? Nie? No to przejdźmy do drugiego pytania. Obecnie toczy się dyskusja o tym, czy do wyborów każda grupa, czy każda partia ma się dzielnie, czy też łączyć się po to, żeby przeciwstawić się partii rządzącej. I z tym związane jest kolejne pytanie, czy jesteś za zbudowaniem ponadpartyjnej koalicji prodemokratycznej, która by działała na rzecz udziału startu w wyborach samorządowych, a później ogólnopolskich? Na wprost odpowiedzieć pytanie, to jestem zdecydowanym zwolennikiem budowania takiej struktury, która by rzeczywiście zbytnio pomogła zwyciężyć z PiS-em, bo szkoda tego Radomia, żeby oddawać to temu grupowaniu, bo rzeczywiście tutaj jest parę rzeczy do zrobienia, a PiS krzanie jak zwykle te rzeczy. Ale ja bym chciał na to nieco inaczej spojrzeć, bo wydaje mi się, że musielibyśmy tutaj popatrzeć na ordynację wyborczą, która w tej chwili jest. Ona jest, Państwo wiecie, metoda większościowa, więc i liczenie dątem powoduje to, że mamy praktycznie rzecz biorąc, no zwycięzca praktycznie bierze wszystko, to jest takie liczenie. Ja byłem od początku zwolennikiem i mocno to promowałem jeszcze będąc w parlamencie, aby tą ordynację zmienić na tak zwaną ordynację mieszaną, która jest w Niemczech. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na czym to polega. Może pokrótce wytłumaczę, dobrze? To jest tak, że na przykładzie Radomia. W Radomiu jest 28 radnych, prawda? Jeżeli miasto Radom, na przykład, podzielilibyśmy na 14 okręgów wyborczych i zrobilibyśmy tak, żeby z każdego okręgu mógł startować z jakiegoś ugrupowania jedna osoba, a więc to są wybory niejako bezpośrednie. Natomiast dalsze te 14 miejsc, które są, już by wchodziły z listy tak zwanej, którą by tworzyły partię polityczną, oczywiście z tych radnych, którzy startują. I wtedy te 14 miejsc uzupełniamy metodą Donta o następnych radnych, którzy zdobyli odpowiednią ilość głosów. Co to daje, Szanowni Państwo? To daje dwa elementy bardzo istotne moim zdaniem. Po pierwsze, to, że są wybory bezpośrednie, a więc w małym okręgu 14, nie wiem, jednej dzielnicy, czy nawet kilku ulic w dużym osiedlu, znamy tego człowieka. Wiemy, na kogo głosować, więc on jest osobą rozpoznawalną. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, że w tej chwili istnieje rywalizacja pomiędzy uczestnikami tej samej listy. Zauważcie Państwo, że jak mamy 5 okręgów wyborczych, to na liście w zależności od okręgu wyborczego startuje 8 albo 10 osób, prawda? W tej chwili będzie o 3 osoby mniej. W związku z tym te osoby mimo woli rywalizują również między sobą. Zamiast walczyć o mandaty z przeciwnikiem politycznym, one rywalizują między sobą o to, kto zdobędzie większą ilość głosów, żeby wejść na to miejsce mandatowe. I to jest takie, moim zdaniem, nieco chore i niedobre. A ta metoda mieszana jakby pozbywa się tego elementu, że nie ma tej rywalizacji we własnej grupie.
Co do tego pytania, jeszcze wrócę do kwestii prezydenta, bo wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa. Jeżeli wszystkie te ugrupowania prodemokratyczne, nazwijmy je w ten sposób, zgodzą się na jednego kandydata na prezydenta, to jest wielka szansa, żeby taką listę stworzyć. Jeżeli nie, jeżeli każda z tych grup będzie chciała wystawić swojego kandydata na prezydenta, wtedy nie widzę szans. Wtedy zwycięży PiS. Radom. Kogo PiS wystawi? Ja Sikorskiego już powiedziałem na tym, na PiS. A PiS kogo wystawi? Plotki mówią o Foglu, nie wiem czy to jest prawda, ale jest to człowiek młody, przystojny, podoba się kobietom. I nie jest jakby taki, nie walczy, nie jest źle kojarzony, a więc nie jest osobą, która w jakiś sposób naraziłaby się komukolwiek. I jest taka plotka, że bardzo poważnie rozważają tą kandydaturę. Jeszcze do tego pytania dopytam, skoro powiedzmy powstałaby taka koalicja, to czy taka koalicja działająca na zasadzie pospolitego ruszenia później po wyborach mogłaby skutecznie działać? Czy nie poróżniłaby się? Nie, no to trzeba by było przy tworzeniu tej listy, trzeba by było pierwszy warunek postawić taki, że po wyborach tworzymy wspólny klub. Tak, ale wiadomo, że z klubu zawsze może ktoś... Ale przed wyborami chyba trzeba się dogadać co do pewnych... No tak, podstawowych spraw. Nie, ja to już mówiłem na którymś naszym spotkaniu kodowskim, że musimy stworzyć przynajmniej 3 albo 4 jakby takie podstawowe zasady programowe, podstawowe rzeczy, do których wszyscy jakby się zgadzamy, co do których wszyscy się zgadzamy. Piękna była w ostatnim, chyba wczoraj czy przedwczoraj, była wywiad ze Schetyną i z Nowoczesnej panią Lubnauer, tak? I oni stworzyli jakby podstawę, jeżeli chodzi o sejmiki, o porozumienie, jeżeli chodzi o sejmiki. I tam powiedzieli wprost, nie ma wojewody, tak? Nie ma wojewody, tworzymy wspólny klub. I co jeszcze? Jeszcze jakiś trzeci był element, już nie pamiętam, który tam uwypuklili. I to jest jakby podstawa do tego, do dalszych rozmów. Oczywiście każde województwo, każdy region ma swoje jakby problemy, które są istotne, ważne i które należy wypuklić w tych poszczególnych programach, poszczególnych województwach, ale to jest podstawa do tego porozumienia. My w Radomiu również powinniśmy się skupić na tym, jak wypracować jakieś podstawę, jakiś fundament, na którym możemy budować wspólnotę. Jak wybudować? To wystarczy 3-4 punkty, z którymi się zgadzamy. Elementy późniejsze można dopasowywać i dyskutować. To już w trakcie, załóżmy, wspólnej rozmowy. To można dopracować. To wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dopytać w tej kwestii? Nie? Kolejne pytanie wiąże się z przyszłością, to znaczy, czy planujesz kandydować do Rady Miasta w tym roku, a jeśli tak, to jaką deklarację złożyłbyś wyborcom? Z jakiej partii? Nie no, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, nie wyobrażam sobie, że nie startował z jakiegoś innego ugrupowania. Tak, chcę startować do wyborów, do samorządu. A jaką deklarację? Mówisz o jakiej deklaracji? Co bym chciał zrobić? Co byś chciał zrobić? Obietnicę. No coś obiecałeś przy poprzednich wyborach. Co? Teraz pytanie, co? Ja się koncentrowałem na Ustroniu, bo stamtąd startowałem i z tego okręgu jestem. W związku z tym jakby koncentrowałem się na Ustroniu, ale co by należało zrobić moim zdaniem bardzo ważnego? To są trzy rzeczy, które należałoby w tym roku zrobić. Tych kandydatów przez Radę. Przede wszystkim wygrać wybory. To jest pierwszy, najważniejsza rzecz i to jest najistotniejsza. Ale jeżeli chodzi o sprawy miejskie, to wydaje mi się, że bardzo istotną sprawą jest budowa szpitala. Mowa była o remoncie tego szpitala
Mackowicza na cele rehabilitacyjne. Ja natomiast bym, bo tutaj rozmawiałem z fachowcami na ten temat różnymi i lekarzami również, i opinia jest taka, że po 30 latach każdy obiekt szpitalny ma w swoich murach, gdzieś tam w zakątkach, gdzieś tam w cegłach, czy w pustakach, czy nie wiem, w czymś, ma mnóstwo bakterii, które praktycznie są nie do zlikwidowania i nie do zwalczenia. I każdy taki obiekt szpitalny po 30, a najdłużej po 50 latach powinien być rozebrany, zutylizowany i wybudowany od początku. I ja jestem za tym, żeby ten obiekt na Tochtermana, który nie wiem, kiedy, czy Państwo wiecie, kiedy on powstał. No, to był plany 36 rok, to budowała to fabryka broni, przedwojenna fabryka broni. 36 rok, on powstał w 38, na przełomie 38-39 roku, więc on przed wojną tuż był nowym obiektem. W związku z tym, ile to lat minęło? Właśnie. I to jest najwyższa pora, żeby ten obiekt w tej chwili rozebrać, zburzyć i postawić nowy. Otóż, Szanowni Państwo, remont tego obiektu obliczany jest na 45-46 milionów złotych w tej chwili z wyposażeniem. Natomiast sam budynek kosztowałby remont samego budynku około 35 milionów. I okazuje się, Szanowni Państwo, że wybudowanie takiego samego obiektu w najnowszej technologii, która spełniałaby nasze warunki, te sanitarne, medyczne, windy, korytarze, szerokość korytarzy, sali, jakieś inne te urządzenia, kosztowałby około 22 milionów w stanie surowym, w związku z tym w stanie takim do wejścia. W związku z tym wydaje mi się, że jest sens rozebrania tego budynku i postawienia na jego miejscu nowego obiektu, już przystosowanego do nowoczesnego leczenia. I to jedno z zadań, które powinno zostać zrealizowane w mieście i myślę, że to jest bardzo istotne dla Radomia. A takie zadania dla mojego Ustronia, no to jest przede wszystkim remont trzech ulic, które nie mogą się doczekać na remont. Dokończenie to jest Osiedlowa, Sandomierska i Gagarina. Dobudować i dokończyć te kładki, które w tej chwili są dwie zbudowane, trzecia jest zaplanowana, ale nie wiadomo, czy wejdzie, bo z tym budżetem jest zamieszanie na Osiedlowej, a jeszcze dwie są potrzebne. No i kwestia następna na Ustroniu, który jest miastem coraz bardziej, to znaczy osiedlem, które się coraz bardziej starzeje, mówię o jego mieszkańcach, którzy już dorastają i mają parę 10 lat. Kiedyś był mój taki pomysł, żeby tam stworzyć z prawdziwego zdarzenia klub dla seniora. I to mi się marzy w dalszym ciągu. Myślę, że o tym nie zapomnę i trzeba by było pomyśleć. A tym bardziej, że znalazłem miejsce na taki klub i to trzeba by było zrobić. Jak się znajduje takie miejsce? Jak się znajduje? No jest na Gagarina taki obiekt, w którym w tej chwili są garaże i tam była kiedyś garaże, w tej chwili to są tam magazyny, jakieś takie chyba pogotowie, jakieś hydrauliczne, coś jeszcze tam jest. I w związku robiliśmy wizję lokalną i mieliśmy architekta, młodego człowieka, który oglądał również ten obiekt. Stwierdził, że on pięknie można by było go przebudować i zrobić tam parterze, piękne pomieszczenia, można by było to zrobić i wykończyć za niewielkie pieniądze i to zrobić. Trzeba tylko tak kontynuując może Pani pytanie, też jestem zainteresowana, czy miasto kiedykolwiek myślało o tym, że no jednak jako społeczeństwo dużo ludzi, no dużo niedużo, jest jakaś tam grupa osób, która jest zaangażowana społecznie. Powstają różne stowarzyszenia i mimo wszystko tym stowarzyszeniom, które chcą mimo wszystko działać na rzecz społeczności danego miasta, brakuje czasem dostępności takich nawet mikrolokali, żeby gdzieś jakieś biuro otworzyć, w sensie do działalności jakieś papierowe sprawy załatwiać i tak dalej. Czy miasto kiedykolwiek miało pomysł na to, żeby jakiś
mały kompleks jakichś pomieszczeń do wynajmu, przeznaczyć za niewielkie pieniądze właśnie dla takich organizacji. Ja nie słyszałem o takim pomyśle, szczerze powiem. Mogę coś powiedzieć, przepraszam, wręczyć się nieco. Tak. Proszę bardzo. Znaczy, jest co, tak? Czyli Nastruga za Resursą to jest centrum organizacji pozarządowych. Jest. Tam będziemy zresztą mieli nasze walne 9 marca. Tam jest sala największa na 30 osób. Przypisanych do tego adresu stowarzyszeń jest kilkadziesiąt. Trzeba salę zamawiać miesiąc wcześniej, oczywiście, jeżeli się chce. Można jakąś szafkę na dokumenty, szafek w tej chwili brakuje, z tego co wiem, bo jestem świeżo po tych wszystkich perturbacjach. Z tym, że to istnieje tylko i wyłącznie dzięki prezydentowi, dlatego że on jest chyba przy sekretariacie prezydenta. I z tego co wiem, przy tym budżecie jest to obcięte. Także nie wiadomo, czy ten co będzie dalej istniał. Na razie istnieje, jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Tam jest 3 sale, jest oczywiście do dyspozycji komputer, drukarka i tak dalej. Można to wszystko zamówić, nie ma żadnego. Jest tam trochę biurokracji, ale są bardzo przyjaźni ludzie przede wszystkim co do tego. Natomiast faktycznie, jeżeli by organizacja była, nie wiem, 100-200 osobowa, nie ma szans. Można wtedy prosić prezydenta o wynajem sali przy urzędzie miejskim. Jest jakaś sala taka większa, gdzie, ale to w wypadkach szczególnych. To tylko tyle, przepraszam, że się wtrąciłem. Dobrze. To ja pozwolę sobie dodać, że to, co Andrzej mówi, to ma odzwierciedlenie w danych statystycznych co do Radomia i okolic, gdyż jeśli chodzi o Radom, miasto się niestety starzeje. Obecnie współczynnik obciążenia demograficznego mówi, że na 100 osób w wieku produkcyjnym mamy 36 osób w wieku poprodukcyjnym i 28 przedprodukcyjny. I ta tendencja niestety wzrasta. I druga sprawa to odnośnie szpitala. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli starsze społeczeństwo, będzie ta rehabilitacja będzie konieczna. A znowu, korzystając z danych, na ochronę zdrowia Radom w roku 2015 przeznaczył 3,1% swojego budżetu, a w 2016 całe 1,5%. Nie wiem, jakie jest w tym roku, nie zdążyłem. To są z danych GUS-owskich. Ja mogę wyjaśnić tą sprawę, no ale to dobrze. To będzie kwestia później ewentualnie do wyjaśnienia. Na pewno do tych tematów finansowych wrócimy, mamy człowieka od budżetu z miasta. Mam złoty 50. Okej. Skoro wiemy, że będziesz kandydował, to pytanie o pomysły. Jakie sposoby znalazłbyś, zaproponował na stworzenie nowych miejsc pracy w Radomiu? Ale miejsc pracy nie jakichkolwiek, tylko dla ludzi, którzy mają jakieś ambicje. Chociażby po to, żeby powstrzymać ucieczkę młodych, ambitnych z Radomia. Bo problemem Radomia jest między innymi migracja ludności. Jeśli chodzi o statystykę, to Radom na tle województwa, jeśli chodzi o młodzież szkolną, jest lepiej niż ogół. Natomiast później już jest gorzej, bo młodzi z Radomia uciekają i nie wracają. To znaczy, to jest związane przede wszystkim z wynagrodzeniem, dlatego młodzi uciekają gdzieś indziej do większych ośrodków typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Wybrzeże. Jest to kwestia wynagrodzenia, bo rzeczywiście potrzeby tutaj w Radomiu i to wbrew pozorom, jeżeli chodzi o rynek pracy, są dużo większe niż tych, którzy poszukują tej pracy. Mówię o ludziach, którzy mają odpowiednie przygotowanie. Bardzo dużo potrzebnych jest osób na przykład do obsługi maszyn numerycznych, mówię o obróbce metali. Bardzo dużo jest potrzebnych informatyków, ale to prawdziwych informatyków. Również bardzo dużo jest potrzebnych osób do takich zwykłych prac. Ja mam zięcia, który prowadzi działalność gospodarczą i on bez przerwy boryka się z brakiem ludzi do pracy. W związku z tym ta tendencja jakby w Radomiu się trochę odwróciła i tutaj rzeczywiście stworzył się rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. Szczególnie tutaj dotyczy to osób, które chcą pracować, bo oczywiście są takie osoby, które chcą być zatrudnione, niekoniecznie pracować. I o tych, jak rozumiem, nie mówimy.
ale pomysły. Wydaje mi się, że tutaj trzeba było trochę zmienić, i to się w Radomiu dzieje, zmienić jakby sposób kształcenia młodych ludzi. Ten pomysł, który jest powielany w Radomiu i myślę, że z dobrym skutkiem, mówię tutaj o zatrudnianiu ludzi przez szkołę, a jednocześnie zatrudnianiu przez pracodawcę, a więc osobę, która przygotowuje młodego człowieka do konkretnego zadania, do konkretnej pracy. On przychodzi, podpisuje umowę o pracę z tym pracodawcą, przychodzi do niego na określony czas i określone dni. Pracodawca przygotowuje go praktycznie do tego zawodu i ma określone dni jakby nauki. Jest to moim zdaniem bardzo dobry kierunek, bo rzeczywiście my żeśmy zaprzestali w pewnym momencie, zlikwidowaliśmy te zasadnicze szkoły zawodowe i przez to brakuje nam fachowców, takich ludzi, którzy potrafią obsługiwać jakąś maszynę. Ja mam zawodowo, stykam się z osobami, które budują drogi. W tej chwili jest wielkie zapotrzebowanie na przykład na operatorów maszyn budowlanych, typu spycharki, koparki, jakieś ładowarki i inne rzeczy. I oferowane są dosyć znaczne kwoty pieniędzy, na przykład 30 zł za godzinę. Myślę, że to jest godziwa stawka i brakuje ludzi do pracy. Po prostu brakuje ludzi do pracy i nie mają z kim pracować. I to jest bolączka. I myślę, że ten kierunek, który obrało miasto, i tutaj wiceprezydent Semik to jakby kieruje tymi pracami, mówi o zmianie sposobu kształcenia, jest dobrym sposobem. No a żeby ludzie nie odchodzili, no niestety nie mamy takiej możliwości, żeby kogokolwiek zatrzymać w jakimś miejscu pracy. Ludzie będą migrować, zmieniać miejsce zamieszkania. Chodzi o to, żeby Radom stał się atrakcyjny również pod względem finansowym. Mówię o pracodawcach, żeby godziwie płacili. Wtedy być może ta tendencja również w Radomiu się odwróci. Czy ktoś z Państwa coś chciałby? Pytanie, bo ja to z tego, co rozmawiam z ludźmi, to chyba tak doskonale z tym zatrudnieniem nie jest. Moja znajoma, młoda osoba, dostała pracę, ale ona mi mówi, a jak myśli Pani, że jak tu się dostaje pracę? Tylko przez znajomości. Inaczej tak, no to ja z tą łatwością, nie wiem, czy to tak jest. Mnie się też tak wydaje. Ja nie wiem, czy nie umieją szukać tej pracy. No, to jest kwestia chyba branży. No. Kobietom na przykład z wykształceniem humanistycznym w Radomiu będzie ciężej znaleźć pracę, no bo to jest wiadomo, że to się wiąże tylko ewentualnie z edukacją, z zatrudnieniem w biurowości czy coś. No niestety takich prac w Radomiu mamy niedostatek. No tak. Bardziej chyba jest rynek dla mężczyzn właśnie z jakimiś takimi technicznymi bardziej, albo dla kobiet, które się w technice lubują, no informatyczek. No coraz więcej widzę w autobusach kierowców. Też. No tak, ale to w zasadzie, wypuszczamy tych najlepiej wykształconych, niestety. No widzi Pani, tutaj była taka tendencja moim zdaniem trochę dziwna u ludzi, młodych szczególnie ludzi w tym ostatnim okresie, że oni uważali, że jak zdobędą wykształcenie, to łatwiej im będzie znaleźć pracę. I jak mają tytuł magistra, no to już mają wysokie aspiracje, żeby zostać przynajmniej kierownikiem albo jakąś osobą, która... To nie jest prawda, bo ja wszystkich znam wykształconych, bo znajomi moich dzieci, wiele osób przychodziło i ci wszyscy są gdzieś poza Radomiem. No i dla mnie to jest straszne. I oni dostają piękne pensje, piękne, ciekawe prace. Proste pytanie, a co ja tu będę robił? Czy wracasz do Radomia? Bo akurat wśród rówieśników moich synów są... Prosimy głośniej, bo nagrywa się. Nie pada pytanie o to, ile będę zarabiał, tylko co ja będę robił. Na przykład jeśli nie chcę obsługiwać maszyn budujących drogi. I tutaj co Pan optymistycznie mówi o tym, że zmienimy profil wykształcenia, zaspokajając obecne braki na rynku, czyli załóżmy, że szkoły wykształcą operatorów maszyn budowlanych, a skończy się ten cykl budowy robót i znowu ci ludzie będą bez pracy, więc
przedmioty techniczne i kierunki kształcenia nie dyskutuję, natomiast z całą pewnością w Radomiu brakuje pracy nie tylko dla kobiet z wykształceniem humanistycznym. Nie no, to zgadzam się, no bo pytanie, statystyki są jednak takie, że rzeczywiście ten Radom ma pewien procent osób i to znaczny procent osób, które nie mają pracy i to jest prawda. Tylko to trzeba popatrzeć również na strukturę tych bezrobotnych. Jakie to są zawody, co oni potrafią, gdzie oni chcą pracować i za ile chcą pracować. To są pytania moim zdaniem zasadnicze. Z tym, że wróćmy do mojej osoby. Radny ma niewielkie możliwości, żeby stworzyć rynek pracy. A co może? Co może zrobić? No właśnie, jeśli nie miasto. No właśnie, no to też mówię o tym. Więc proszę Państwa, przyjęliśmy program, mówię tutaj o Platformie i o prezydencie Witkowskim, bardzo moim zdaniem mądry, który promuje przedsiębiorców. Daje im szansę na to, że jak stworzą miejsca pracy, mają niższe opłaty podatkowe, podatku miejskiego, niższe czynsze za dzierżawę obiektów miejskich. Mało tego, dostają premię również za zatrudnienie powyżej 10 osób albo powyżej tych osób, które zatrudniają, które deklarowali do zatrudnienia. W związku z tym są zachęty. To, co prezydent może, to on robi. I to przynosi efekty, Szanowni Państwo. Mnóstwo przedsiębiorstw powstało w Radomiu. Naprawdę. W tej strefie wolnej gospodarczej mnóstwo podmiotów się buduje. I to jest szansa również dla tych, którzy chcą pracować po prostu. No, bo to jest tworzenie nowych miejsc pracy. I to radny może. Za tym głosowałem i za takimi pomysłami dwoma rękoma się podpisuję. Ja mam jedno pytanie. To się wiąże z praktyką, to znaczy w jakim wieku sobie zakładają firmę. Jeszcze raz. Przepraszam. Zastanawiam się, bo w jakim wieku osoby zakładają firmę. To znaczy raczej 20-latkowie czy w wieku 25 lat. Nikt nie ma takiego zaplecza chociażby finansowego, żeby firmę założyć. Raczej to chyba są osoby 30-40 lat, więc pytanie, czy można by brać pod uwagę wsparcie młodszych i zaczynających w mikroprzedsiębiorstwach. Przy 10 osobach to trzeba mieć naprawdę spory kapitał, plus jeszcze zapas w razie czego, jeśli byłby jakieś potknięcie finansowe. To już są kwoty... Wydaje mi się, wiesz, że tutaj ważny jest pomysł na to, co chcesz zrobić. Jeżeli masz dobry pomysł, to łatwiej jest i zwrócisz się o pomoc nawet do miasta, bo jest taka komórka w mieście, to z tym pomysłem masz szansę na to, żeby się przebić. I tutaj nie jest ważny według mojej oceny wiek, bo Bill Gates startował chyba mając 19 lat, tak? W garażu zrobił firmę i tutaj nie ma jakby takiego bezpośredniego przełożenia na wiek. Chodzi o pomysł. Chodzi o to, co byś chciał, czym byś się chciał zająć. I są tak zwane startupy, które i jest to wspierane zarówno przez rząd, nie wiem w tej chwili jaka jest tutaj rola rządu, bo coś cicho na ten temat, ale jak Platforma rządziła, kierowała rządem w Polsce, to było bardzo silnie podkreślane i bardzo silnie wspomagane. I tutaj nie było barierą wiek. Znaczy barierą bardziej, jak chciałbym tak nacisk położyć na to, że wiek rzeczywiście, tak, i nawet jest dział na plus, natomiast ilość kapitału oraz możliwość zabezpieczenia się, to tak praktycznie, myśląc jak taki dojrzały przedsiębiorca, na czym dużo startupów, mimo dobrych chęci, się niestety
No niestety upadły te pomysły, ponieważ zabrakło takiego, można powiedzieć, wytrenowania i konsekwencji. To znaczy młodzi świetne pomysły projektowali, dostawali pieniądze, natomiast zero doświadczenia w zarządzaniu i radzeniu sobie w sytuacji, kiedy no, koniunktura nie działa. Kwestia właśnie, tylko tak głośny, że tak powiem, pomysł na temat tego, że no, żeby założyć firmę, bo też się tym interesowałem swojego czasu i wiem, gdzie nad radę na przykład pozyskać fundusze na to. Dziwo, pieniądze nie są problemem. Problemem jest zabezpieczenie, to znaczy uzbieranie, trzeba mieć zapas pieniędzy, żeby chociażby przez te parę miesięcy żyć w momencie, kiedy firma działa i nie przynosi przychodów. To tak mówiąc, powiedzmy z takiej praktyki, bo mi się wydaje, że 10-osobowy pracodawca, który zarabia na tyle za pomocą swojej firmy i pracowników, 10 pracowników obraca naprawdę ogromnym kapitałem dla osoby, która ma 20 lat, nawet obecnie 30, bo to też nie jest łatwe. Znaczy ciężko jest przeskoczyć z punktu pracownika, nawet na powiedzmy tam średni poziomie czy menadżera, do bycia pracodawcą. I tutaj mówię tylko o finansach. Ja coś na ten temat wiem, bo sam prowadzi działalność gospodarczą w wieku 28 lat i wiem, jak to jest ciężko i trudno. Ale wtedy było zdecydowanie trudniej, nie mieliśmy żadnej pomocy, żadnej. Same przeszkody, nawet o głupi kredyt, żeby się starać, ja pamiętam, że musiałem mieć 9 poręczycieli, wyobrażacie sobie Państwo? Pracujących. Tak, mających dochody w banku, żeby wziąć kredyt, wtedy na tamte czasy wziąłem 150 milionów złotych, to były tamte jeszcze stare pieniądze. Ale musiałem mieć 9 poręczycieli, matko moja. No, robot. To tylko tytułem uzupełnienia tego wszystkiego. Zgodnie z danymi GUS-u dla Radomia, udział bezrobotnych poniżej 25 roku w ogólnej liczbie bezrobotnych w Radomiu stale spada i w Radomiu jest niższy niż dla ogółu województwa mazowieckiego. Także z tym nie jest tak źle. Aczkolwiek pytanie jest o jakość tej pracy i jej wynagradzanie, bo z tym rzeczywiście w Radomiu jest zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie. Tam moi znajomi uciekają do Wrocławia. Wyjechało 2 osoby i bardzo są zadowoleni z pracy w Wrocławiu. Dlaczego nam się poprawiają statystyki? Takie dane mamy, tym możemy operować, prawda? Natomiast odczucia to jest druga sprawa. Kolejne pytanie. Powiedzmy, że może zrobić coś, żeby Radom stał się liderem w jakiejś dziedzinie pożądanej przez wszystkich Polaków. Co byś zrobił i co by ciebie mogło być taką marką Radomia na cały kraj? Tak, humorystycznie do tego podchodząc, to kiedyś, jak była taka dyskusja ostra o lotnisku, to mówię, żeby tam Disneyland założył zamiast lotniska. Mówię, to by była kurczę marka Radomia, wtedy by wszyscy przyjeżdżali do Radomia na zabawę. Ale szanowni Państwo, Radom ma tradycje, moim zdaniem, niewykorzystywane do tej pory. Przecież mnóstwo to było zagłębie garbarstwa. Tutaj okolice Radomia i Radom sam. Mnóstwo producentów skóry, i to były niezłe skóry, które żeśmy eksportowali, tak to nazwę, ale wewnątrz kraju, ale nie tylko, bo przecież wyjeżdżały te osoby. Radom ma potencjał, jeżeli chodzi o metalurgię, a więc o robienie rzeczy z metalu. I szanowni Państwo, mamy, powstają takie firmy, które rzeczywiście są liderami w tej dziedzinie. Liderami i to możemy się pochwalić o technologiach, które zadziwiają Europejczyków nawet takie produkty. Ale moim zdaniem to też nie jest rola radnego. Mnie się wydaje, że nasze uczelnie tutaj powinny być takim wiodącym elementem, które by stworzyły jakiś produkt, który by był słynny na całą Polskę, a może nie tylko. Ja kiedyś byłem na takim spotkaniu bardzo ciekawym ze studentami, szanowni Państwo, ja już nie pamiętam z jakiej okazji, ale kiedyś na Wydziale Transportu i kiedyś jeden ze studentów pyta mnie, proszę Pana, a co Pan myśli na temat tego, żeby stworzyć w Radomiu kolej linową? Zaskoczony byłem. No mówi, praktycznie
tramwaju to nie mamy gdzie za bardzo umieścić, ale gdybyśmy zrobili taką kolej tak, gondolową na linach, prawda? I to by był pomysł. Niby to jest na pierwszy rzut oka szalony pomysł i taki mało realistyczny, ale kierunek myślenia i jakby takiej twórczej pracy jest taki wyobraźni, jest niesamowity. Czyli mamy takich ludzi, młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić, być może nie złapać księżyc w garść, ale coś takiego, co by rzeczywiście rozsławiło rano, co by było takie rzeczywiście inne i niespotykane, a jednocześnie takie radomskie, prawda? Pamiętam, to chodziło o połączenie obiektów wtedy chyba Politechniki Radomskiej, obecnie Uniwersytetu, bo jest rozsiane po mieście i chodziło o to, żeby studenci nie chodzili, nie jeździli autobusami, tylko mieli możliwość szybkiego przemieszczania się, dlatego że przerwy wynosiły 15 minut i trzeba było się dostać na przykład w ciągu 15 minut z centrum miasta na osiedle Borki, prawda? I to był taki pomysł, że to by rozwiązało problem. Tylko tak, żeby to o to chodziło. Okay. I tu Radom by się wyróżnił. Tak, dokładnie. Bardzo. A są miasta, w których funkcjonuje taka komunikacja. Przerobiliśmy cykl pierwszych 5 pytań. Proponuję, żeby przesłuchiwany korzystał z napoju, który stoi. Nie musi. Ja wolę takie. Jeszcze nie wysył. Nie plamię munduru. Dobrze, to teraz przejdźmy do pytań takich, powiedzmy ode mnie kilku. Ja mam takie pytanie, bo od jakiegoś czasu toczy się dyskusja o tym, czy radny może być radny całe życie, bo niektórzy są przez 30 lat, prawda, przez kolejne kadencje, czy radny ma być z partii, bo nie wiadomo kiedy, komu on wtedy służy, czy partii, czy wyborcom. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, żeby wprowadzić, powiedzmy, taką kadencyjność, że po 2 kadencjach w Radzie jednak chwila przewietrzenia, żeby zapoznać się z prawem i zasadami, które radny ustanowił. Bo na przykład są w tej chwili w Radzie Miasta osoby, które ja kojarzę, że od 88 czy 9 roku są ciągle we władzach. Oni to tworzą, prawda? I to tworzą się takie nieformalne, dziwne układy, prawda? Jeżeli ktoś całe życie jest we władzach i taka władza demoralizuje. I tu właśnie mam pytanie, czy właśnie uważasz, że kadencyjność byłaby dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o prezydentów, burmistrzów, radnych? I ewentualnie, jak widziałbyś rolę radnego? Wiernego wyborcom, czy wiernego partii? No, to są dwa oddzielne jakby zagadnienia, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o kadencyjność, to zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby została wprowadzona kadencyjność, a więc 2 kadencje, ale to powinno dotyczyć wszystkich, a więc i posłów, i senatorów, i radnych, prezydentów, burmistrzów, nie wiem, marszałków również, wszystkich osób pochodzących z wyboru. To zostało wprowadzone, ja nie wiem, czy Państwo kojarzycie, za Platformy Obywatelskiej taka ustawa wyszła w życie o dwukadencyjności rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych. Ona się sprawdza, Szanowni Państwo. Z tym, że wydaje mi się, że jeżeli wprowadzamy dwukadencyjność, to musimy wydłużyć nieco okres sprawowania tego mandatu, a więc moim zdaniem to poszło w dobrym kierunku, że przedłużono do 5 lat. Ale jednocześnie powinno iść ten drugi krok, że jeżeli 5 lat, ok, ale tylko 2 kadencje. Proszę bardzo, chcesz, możesz startować do innej, do sejmiku województwa mazowieckiego, albo na posła, albo na senatora, do senatu i wtedy jest ok. Ale w jednym miejscu 2 kadencje wystarczą, bo to popada się w jakąś rutynę, która moim zdaniem świeża krew zawsze jest potrzebna w takich kwestiach. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, jeżeli chodzi o to, czy startować z komitetu wyborczego, czy z partii politycznej, ja nie widzę różnicy, Szanowni Państwo, na dobrą sprawę. Bo czy to jest komitet tutaj z Kazimierzem Woźniakiem się nie zgadzam, jeżeli chodzi o te pojmowanie bezpartyjności. No bo co to jest komitet wyborczy? To jest stricte partia polityczna,
ogranicza się do jednego miasta, do jednej miejscowości. To jest, ale ona się rządzi tymi samymi zasadami. Tam są członkowie, są wybierane władze, jest szef tego ugrupowania, są jakieś składki czy nieskładki, no i jest podległość, prawda? Ty, jeżeli wystartujesz od nas, no to musisz należeć do naszego klubu, reprezentujesz nas i tym podobne. I to się niczym nie różni, szanowni państwo, od partii politycznej, bo on nam zarzucał, że mówię o Kaziu Woźniaku, o tych, którzy działają w partiach politycznych, że ktoś z Warszawy powie, że my mamy tak zrobić albo tak zrobić. Nie wiem. Mnie nawet jak ktoś kazał coś zrobić z Warszawy, to tego w zasadzie nie robiłem. To znaczy, jeżeli to był mój szef, gdzie pracowałem, to musiałem to robić. Natomiast jeżeli chodzi o władze polityczne, to nie było sprzeczności między tym, co sugerowała, nie nakazywała, sugerowała Warszawa, nazwijmy to w ten sposób, a to, co my żeśmy robili tutaj w Radomiu, czy to w Sejmiku, czy to tutaj w Radzie Miejskiej. Nie było takich kategorycznych nakazów. Wy musicie, bo wy jesteście i prawda, i tutaj musi być trzymana ta linia. Absolutnie nie było nic takiego. To wszystkie decyzje były wypracowywane albo w klubie, albo w zarządzie partii, ale tutaj w Radomiu. I to na tym polega. Nie spotkałem się z sytuacją w moim życiu politycznym, bo zawodowo było różnie, w moim życiu politycznym, żeby mi ktoś nakazywał działanie, z którym się generalnie nie zgadzałem. I tu nie zgadzam się z Kazimierzem Woźniakiem, że partie to przeżytek. Wydaje mi się, że partie mają szersze pole do działania, bo one nie ograniczają się do jednego miasta czy do jednego okręgu wyborczego, tylko patrzą na sprawy nieco szerzej. I w moim przekonaniu, w moim odczuciu jest to jeden z elementów bardzo ważnych dla demokracji. Wydaje mi się, że partie polityczne powinny istnieć i niech zwycięża najlepsze. Tyle. Czy ktoś chciałby się coś tutaj jeszcze dopytać? Kolejna sprawa to są przywileje dla władz. Dla radnych, dla prezydenta miasta, darmowe przejazdy, bilety do teatru, no tego typu rzeczy. Czy skoro radni, prezydent miasta pobierają wynagrodzenie za swoją pracę, to czy mogą oczekiwać, że będą mieli coś za darmo? Bo jeżeli mają darmowe parkowanie w strefie płatnego parkowania, bo dojeżdżają do pracy, to przecież mnóstwo radomian dojeżdża i ponosi z tego tytułu koszty. Więc może po prostu, gdyby musieli za to zapłacić, to inaczej by się zachowywali też. No bo w zasadzie wszyscy mieszkańcy też do pracy jeżdżą. No więc pytanie, czy jakiekolwiek przywileje dla radnych i urzędników miejskich pobierających wynagrodzenie powinny być stosowane? No to musimy popatrzeć na to nieco historycznie, szanowni państwo. Każda władza miała przywileje, patrząc w historię, to głęboką historię, nawet to każdy, nawet senator, rzymski senator miał olbrzymie przywileje, ale i nasi posłowie, mówię o Polsce szlacheckiej, również mieli przywileje. Te przywileje jakby są pewną tradycją tego, co się nazywa władza. Tak to odbieram. Jeżeli chodzi o radnych Rady Miejskiej, to jakie mają przywileje? No, mają kartę, możliwość parkowania na strefie płatnego postoju. I to jest rzeczywiście przywilej, przynajmniej z którego ja korzystam, aczkolwiek nie muszę, ale to o tym nie będę mówił. Drugi przywilej, z którego jeszcze nigdy nie skorzystałem, to bezpłatny bilet autobusowy. Nigdy nie jeździłem, nawet jak jeździliśmy na cmentarz z synem, to byśmy kupowali bilety na to, żeby pojechać autobusem tam, czy do córki, żeby był bilet. Z tego nie korzystam. I to się kończą przywileje
radnego Rady Miejskiej. Oczywiście on bierze również dietę tak zwaną, która jest pomyślana jako rekompensata za stracony dzień pracy, bo musi brać urlop na posiedzenia, na sesję Rady Miejskiej. I to są wszystkie przywileje. Jeżeli chodzi o te bezpłatne bilety, to ja nie wiem, czy nawiązujesz do tego mojego wpisu na blogu, chyba o to, jak się zdenerwowałem, jak są niektóre imprezy organizowane przez miasto, czy przez podmioty podległe miastu, czy inne, na których są zapraszani wybrane osoby. To mnie nie chodziło o to, żeby iść bezpłatnie, na przykład otrzymać bilet do teatru. Ja to wyjaśniałem już zresztą na sesji Rady Miejskiej. Nie chodziło mi o to, żeby iść i nie płacić za bilet. Ja proszę bardzo, ja mogę zapłacić za ten bilet i chętnie za niego zapłacę. Nie chodziło o to, żebym ja miał możliwość wzięcia udziału, na przykład jak było 40-lecie teatru, prawda? Ale jak mi nie dawano takiej szansy, no to mnie to zdenerwowało. No to dlaczego? Po co jest potrzebny radny? Było, nie było, fajna placówka, bardzo lubię teatr, a nie dano mi szansy uczestniczenia w tej imprezie. No i to mnie zdenerwowało. Ja oczywiście chętnie bym zapłacił za bilet na ten spektakl i nie byłoby tematu, ale żebym miał możliwość uczestniczenia w tym. Tym bardziej, że to nie był sam spektakl, tylko to była akademia najpierw, która poświęcona była właśnie jubileuszu Teatru Radomskiego. No i tyle. I wcale się nie domagam ani nie postuluję, aby radny miał jakiekolwiek dodatkowe przywileje czy możliwości. Jeżeli są jakieś imprezy organizowane, czy to w amfiteatrze, czy nie wiem, czy tutaj w łaźni, czy tutaj w elektrowni, to proszę bardzo, ja jestem skłonny płacić za ten bilet, ale dajcie mi szansę, żebym mógł tam być po prostu. No. A jak dzwoniłem do biura Rady Miejskiej, no to pani się najpierw zastanawiała, a dlaczego, a jak, a co, a z kim, a później okazało się, że część radnych ma te zaproszenia, część radnych nie ma tych zaproszeń, a jeszcze inni w ogóle nie chcieli przyjść. No i to jest taka historia. Obecnie zajmuje stanowisko szefa Komisji Budżetowej w Radomiu. Tak. I jako osoba, która się zna na finansach miasta, mam takie pytanie, czy obecne zadłużenie miasta w latach, kiedy jest dobra koniunktura, nie będzie przeszkadzała w rozwoju miasta w przyszłości, kiedy może się zdarzyć jakiś kryzys? Z danych, którego tu dostałem, wynika, że miasto jest zadłużone około 500 milionów złotych, tak? No, około 480 milionów, no, 400, no, coś po tego. Coś po tego, no, podchodzi po 500 milionów. Budżet miasta to jest miliard, ile? Miliard 300 milionów. Miliard 300 z kawałkiem. Z kawałkiem, tak? I to właśnie jest to pytanie, czy w przypadku, gdyby koniunktura się odwróciła, przyszedł kryzys, to czy miasto byłoby w stanie obsługiwać dość duże zadłużenie? I jak miasto się szykuje finansowo na takie inwestycje, jak ty mówisz, na przykład szpital, dlatego że i ochrona środowiska, bo to smog i tak dalej. W 2016 roku, bo to mam dane GUS-owskie, wynika, że na gospodarka komunalna i ochrona środowiska to było niecałe 6% wydatków miasta, kultura to było tam niecałe 2% i ochrona zdrowia to było 1,5% wydatków miasta, prawda? W przypadku realizacji dużych inwestycji będzie potrzeba pozyskania pewnie środków zewnętrznych. Jak widzisz właśnie funkcjonowanie miasta przy dość dużym zadłużeniu w stosunku do całościowego budżetu i tego, że Radom jest, jeśli chodzi o miasta powiatowe, na Mazowszu, chyba najbardziej zadłużonym miastem? No nie, chyba nie. Chyba nie jest najbardziej zadłużonym, no, ale jest jedno z wyższych zadłużeń. No, my żeśmy otrzymali taki budżet, po prostu takie zadłużenie już żeśmy przejęli jakby z dobrodziejstwem majątku, bo zostało to rozdmuchane.
zaufane do takich bardzo groźnie wyglądających liczb rzeczywiście, ale miasto doskonale sobie radzi póki co z obsługą tego zadłużenia, więc spłaca regularnie te wszystkie swoje zobowiązania, spłaca raty z odsetkami i tutaj nie ma w tym zagrożenia. Znam miasta, które są o wiele bardziej zadłużone i równie dobrze funkcjonują. Zresztą taki przykład sztandarowy Krzyżanowskiego, nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że tak zadłużył miasto, że był komisarz przed wojną i przestał być prezydentem właśnie dlatego, że strasznie zadłużył to miasto. Ale ówczesny rząd bodajże w 1935 roku się zreflektował i umorzył część długów, znaczną część długów, w związku z tym dalej to miasto funkcjonowało i pięknie się rozwijało przed wojną. Natomiast jeżeli chodzi o to nasze zadłużenie, to nie wydaje mi się, żeby ono było takie przerażające. Koniunktura. No, ja nie wiem, czy jest na tyle dobra koniunktura, mówię tutaj o mieście, nie jest zła rzeczywiście, ale nie jest taka, która pozwalałaby na radykalne obniżenie tego zadłużenia. Ono z roku na rok maleje mimo wszystko. Mimo wszystko, z tego co wiem, w ubiegłym roku parę milionów złotych zostało spłacone tych zadłużeń miasta. Ale chciałbym jeszcze, bo na samym początku mówiliśmy o to, na ile procentowo miasto przeznacza na ochronę zdrowia. I szanowni Państwo, te statystyki, te liczby statystyczne są nieco mylące. Z czego to wynikało? Otóż przede wszystkim z dopłat do szpitala. Poprzez bodajże 8 lat funkcjonowania prezydenta Kosztowniaka do szpitala radomskiego Rada Miejska dopłacała w granicach 10 do 20 milionów złotych rocznie. Tak była ta placówka prowadzona po prostu. I w tej chwili, gdy jest nowy dyrektor, on w roku ubiegłym zmniejszył to zadłużenie i my żeśmy, bo każda musi pokryć ujemny bilans szpitala, każda rada miejska, nie tylko miejska, każdego szpitala. My musimy, bo my jesteśmy jako miasto właścicielami tego szpitala, więc my musimy ten niedobór pokryć. I w ubiegłym roku to było około 5 milionów złotych, a w tym roku tylko 2 miliony 800. A więc cały czas zmniejsza się ilość przeznaczanych przez miasto dopłat do szpitala, bo ten szpital zaczął jakby się bilansować w tych swojej działalności, aczkolwiek nie zwiększyła się kwota przyznawana do szpitalu przez NFZ. A mimo wszystko te działania, które podejmuje obecny dyrektor szpitala, doprowadzają do tego, że on zaczyna inaczej, jeżeli chodzi o finanse, inaczej to zaczyna wyglądać. Stąd różnica, że w ubiegłym roku, czytałeś, że w ubiegłym roku było 3%, a wtedy zmniejszyło się do 1,5%. Właśnie dlatego, że jest mniejsza dopłata do utrzymania tego szpitala. Kwestia oszczędności. No, szanowni Państwo, można oczywiście oszczędzać i to można oszczędzać na różnych rzeczach. I to próbują właśnie ci radni niezależni robić, że próbują zdejmować z budżetu rzeczy, które są moim zdaniem bardzo potrzebne miastu. A z kolei przeznaczać na inne cele te pieniążki i praktycznie rzecz biorąc nie ma różnicy, jeżeli chodzi o wydatki przedstawione przez tych radnych, nazwijmy ich niezależnych, albo w tej chwili w opozycji do prezydenta, a tym, co prezydent przedstawił. W związku z tym nie ma tutaj, w moim odczuciu, w mieście naszym, takich wydatków, które by były, mówię o budżecie przedstawionym przez prezydenta, które by były niepotrzebne
albo byłyby wydatki marnotrawione. To chcę z samą mocą podkreślić. Uważam, że ten budżet był budżetem przygotowanym bardzo dobrze. No chyba z wyjątkiem lotniska. Można. Lotnisko nie było. Lotnisko jakby jest finansowane zupełnie z innych źródeł. Tutaj w budżecie zapisane bodajże 7 milionów złotych na to lotnisko, ale to wynikało ze spłat, które zobowiązań, które zaciągnął jeszcze prezydent Kosztowny. Te 7 milionów były, mało tego, opozycja tego nie chciała. Nie chciała tego. To były spłaty zobowiązań, które zaciągnął pan Kosztowny. A tak przy okazji słychać coś na temat tego listu intencyjnego, czy ciągu dalszego? No moim zdaniem, nie wiem co, ale dla mnie to jest taka chucpa polityczna w mojej ocenie, póki co. Ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby to lotnisko funkcjonowało i się rozwijało, chociaż jestem mieszkańcem Ustronia i nie bardzo mi się to podoba z tego powodu, że nad tym moją głową będą samoloty lądowały albo startowały, ale bym chciał, naprawdę bym chciał, żeby to lotnisko funkcjonowało. I muszę Państwu powiedzieć, że do pewnego momentu byłem takim mocnym orędownikiem tego, aby to lotnisko powstało w Radomiu. To do 2004 roku praktycznie rzecz biorąc, kiedy 2004 rok, 2005 w zasadzie, kiedy rząd PiS-u, wtedy premierem był Marcinkowski, tak, premierem był Marcinkowski, podjął decyzję, że finansować będą na Mazowszu lotnisko w Modlinie. Więc zgodził się na to, żeby Agencja Mienia Wojskowego i porty lotnicze były udziałowcami w tym lotnisku modlińskim. Tam wtedy wszedł zarząd Mazowsza, notabene wtedy w koalicji z PiS-em. To też nikt nie chce tego z PiS-u pamiętać, że oni zdecydowali o tym, żeby również być udziałowcem tego portu lotniczego w Modlinie i on powstał. A Radom był skazany wtedy na niebyt i w tym momencie trzeba było powiedzieć pas. Tak, ja chciałam prosić o to, żeby przynajmniej mieszkańcy Radomia, zwłaszcza Radom, nie mówili o Radomiu, czyli części ziemi sadowiersko-radomskiej, jako o części Mazowsza. Jesteśmy w województwie mazowieckim, nie jesteśmy na Mazowszu. To prawda, ale my byliśmy ziemią sandomierską i do Kibicy była ziemia sandomierska. I nie ma takiego pojęcia, to w tej chwili powstało ziemia radomska, nie było takiego historycznego pojęcia ziemia radomska. Było tylko... rozmawiać, on dokładnie zna. Tak, nie było. Ja miałbym jeszcze pytania z tego budżetu. Znaczy z racji po prostu troszeczkę lżejszego tematu, trochę prywata. Chodzi o obcięcia na kulturę, bo to wszystko obcięcia i to, co się właśnie wydarzyło podczas uchwalania budżetu, ta kwota została obcięta na tyle znacznie, że się mówi, że ani festiwal precyzji nie będzie miał miejsca. Dni Radomia również stają pod znakiem zapytania, obchody stulecia lotnictwa polskiego. Można by o dziwo ilość imprez, które byłyby wyjątkowe w tym roku, to jest liczba więcej niż 5, jeśli się dobrze orientuję. Pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby uratować sytuację chociażby? No jest. W poniedziałek prezydent zwołał nadzwyczajną, poprosił o zwołanie i to będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na którym postawione jest kilka postulatów dotyczących budżetu. Ale tutaj nie akurat ten poniedziałek. Ja jeszcze przepraszam, bo ja dostałem na maila materiały, bo to dzisiaj została podjęta decyzja, że będzie ta sesja jeszcze. Nie zapoznałem się z nimi dokładnie, tak tylko przejrzałem i tam widzę, że jest projekt, aby powrócić do tego,
LZDK zwiększyć te środki typu na wywóz na przykład martwych zwierząt, które padną na ulicach, czy na odśnieżanie, czy na sprzątanie. No, szereg takich zadań jakby niezbędnych, te kwoty, które są przyznane przez sąd, bo taka sytuacja może nastąpić. Sąd przyznał środki za odszkodowanie za grunty, a miasto nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za to. I tutaj prezydent nie bez kozery mówił, że może zaleźć taka sytuacja, że komornik wejdzie na konto miasta i zabierze pieniądze po prostu i komornika to nie będzie interesowało, z jakiego konta to są, po prostu zabierze pieniądze i tyle, no. Bo sąd przyznał i to trzeba wypłacić. I takie rzeczy. Ja bym zachęcał Państwa, o 16 bodajże jest sesja, do tego, żeby obserwować tą sesję, jak się zachowują ci radni, tak zwani niezależni. A tutaj co do kultury, to jest skandal, wielki skandal. Moim zdaniem nic tak nie buduje marki Radomia, jak właśnie ludzie kultury. Sport, okej. Zgadzam się z Panią, sport również. Ale kultura jest taką zawsze jakby niechcianą matką. Kiedyś ja pamiętam, że zawsze kiedy brakowało pieniędzy, no to ciachniemy kulturę, kurczę, bo tam najłatwiej cholera nikt nie będzie protestował. To jest wielki błąd, bo podcina się ludziom skrzydła, ludziom, którzy mają jakąś wizję. I to jest niedopuszczalne w moim odczuciu. No, jak oni mogą bezmyślnie ucinać pieniądze na tego typu rzeczy? Mało tego, w moim odczuciu oni mieli pełną świadomość tego. Mieli pełną świadomość tego, co zabierają, co nam zabierają. To jest niedopuszczalne. Ale stało się. To jeszcze... Dlatego mówię, że jedną z najważniejszych rzeczy w tym roku to musimy wygrać wybory. Ale jeszcze dramatyczną sprawą to jest urząd sam miejski. Jak ja czytam, że tam zabrali pieniądze, że tam jest jeszcze Windows XP, to ja mi ręce opadają, jak ci no właśnie, na jak na to ma być szybko dla mieszkańców. A kiedy będzie elektryfikacja, będzie wreszcie można załatwić sprawy przez internet. Kto dostanie do tego urzędu? No to jak jest kolejka do kolejki, no to przecież... Wracając do kwestii pieniędzy, wiadomo, że w tym roku wykonało się podział statystyczny województwa mazowieckiego. Warszawa została wyrojona z województwa i dodatkowo w tej chwili marszałek Strudzik chciałby przyłączyć się województwo do tak zwanej ściany wschodniej, prawda? Czy w związku z tym, ponieważ to byłoby na nową perspektywę finansową 2021 i tak dalej, uważam, że jest szansa uzyskania dużego dofinansowania dla południowego Mazowsza, naszego regionu, ze środków unijnych, z pieniędzy przewidzianych na ścianę wschodnią. Szansa jest na pewno, z tym, że ja to uważam, że tego typu działania, one zapadły za późno. Szanowni Państwo, za duży lobbying był ze strony Warszawy i tej, nazwijmy to, północnej strony Mazowsza, jeśli chodzi o podział funduszy unijnych. I ja się zgadzam, niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, zgadzam się z tymi osobami, które twierdzą, że Radom i Ziemia Radomska w tym podziale jakby wypada źle albo niedobrze. Zawsze była w jakiś tam sposób pokrzywdzona. Już nie chcę wracać do historii, nie chcę wracać do tego, że zdecydowanie lepsze by był układ, gdybyśmy byli łączyli się z Tylcami i stworzyli tak zwane, nawet niechby to się Świętokrzyskie Województwo nazywało, ale wtedy była taka propozycja, nie wiem czy Państwo pamiętacie, żeby marszałek był w Radomiu, a wojewoda w Kielcach. I połączylibyśmy te dwa obszary i zdecydowanie lepiej byśmy na tym wyszli niż z tą Warszawą. Warszawa jest silnym ośrodkiem, mnóstwo tam posłów jest, są z różnych opcji, ale są warszawscy posłowie i oni nie dopuszczali do tego, żeby nastąpił inny podział tych pieniędzy. To samo jest w sejmiku było. Szanowni Państwo, tam większość członków Platformy, mówię o klubie Platformy Obywatelskiej w sejmiku województwa mazowieckiego, była z Warszawy.
albo uzależniona od Płocka lub gdzieś tam w tych rejonach. I żeby się przebić czymkolwiek, żeby coś zrobić w Radomiu, to ja musiałem staczać totalną walkę, kurczę, niemalże na noże. Ale to tak niestety było. No. I to jest tajemnicą Poliszynela, że zawsze jest bliższa koszula ciału. No. Wiadomo, że Struzik będzie walczył o to, żeby w Płocku było jak najwięcej. I jeżeli nie będziemy mieć jakiegoś prężnego marszałka albo wicemarszałka Radomia, no to będzie taka sytuacja w dalszym ciągu następowała. A jeżeli chodzi o podział statystyczny, to my żeśmy postulowali, ja już postulowałem to dużo, dużo wcześniej i mówiłem, najpierw była mowa o podziale województwa mazowieckiego, formalnym podziale zmiany administracyjnego, mapy administracyjnej naszego kraju, ale to nie spotkało się z żadnym odzewem, pozytywnym odzewem, nazwijmy to wtedy. Ale ten podział statystyczny był możliwy dużo wcześniej, jeszcze przed poprzednią perspektywą finansowania i wtedy to by była szansa dla Radomia rzeczywiście na większe pieniądze. W tej chwili Państwo wiecie, jaka dyskusja jest w Unii Europejskiej, aby uzależnić dotacje finansowe od poziomu demokracji w poszczególnych krajach. I my niestety nie klasujemy się na pierwszym miejscu. Będziemy musieli dopłacać. I w związku z tym nawet ten podział statystyczny, który rzeczywiście może nam przynieść większe pieniądze, może być iluzoryczny. No. Po prostu. I w związku z tym, Anglia odeszła, no więc i w związku z tym zasadne pytanie. W jaki sposób Platforma chce przekonać w Radomiu do głosowania na swój klub? Jeżeli... Na swój klub? Na rozumiem, że przechodzimy na do pytań od publiczności. Skończyłeś? No bo tak, skończyłem. Bo to się wiąże właśnie. W jaki sposób Platforma chce przekonać do głosowania na członku swojego klubu? Nie no, wydaje mi się, że mamy po prostu dobrego prezydenta, że robi sporo rzeczy, które w Radomiu były potrzebne. To, co na samym początku mówiłem, to, że jakby mija to odium miasta niechcianego albo śmiesznego, co gorsza mówi o Radomiu. I robi parę rzeczy, które rzeczywiście budują prestiż naszego miasta. Mówię o stadionie, o utwardzaniu ulic, o budowaniu przedszkoli, o skierowaniu swojej inicjatywy w stronę ludzi starszych. To wszystko widać. Szanowni Państwo, ja rozmawiam ze swoimi sąsiadami i z ludźmi, z którymi się spotykam na tym i oni to widzą i dostrzegają. No właśnie, ja rozmawiam i moi sąsiedzi tego nie widzą. Nie, Pani, no, to jest tak, że wiesz, no, nie wszystko chce się albo potrafi się dostrzec. Za mało jest reklamowane. Ale, trzeba się przejść na strugę i będzie widać. W domu ja to widzę. Ja to widzę, bo przychodzę i rozmawiam. Co prawda jestem dopiero na drugim spotkaniu, bo wcześniej mnie nie było w Polsce, ale interesuję się tym życiem. A natomiast moi sąsiedzi siedzą w domu, nigdzie nie wychodzi i wszystko im się nie podoba. I słuchają, tak, oglądają. Ludzie, którzy nie wychodzą z domu, nie czytają gazet, nie oglądają telewizji, spędzają w domu. Tak. Ale co im zaoferować? Że rano coraz ładniej jest ładniejszy. Ktoś bardzo ładnie dba o te kwiaty. Wystrój zimowy czy świąteczny. To nie tylko radomianie chwalili, ale i inni, którzy tutaj przyjeżdżali do nas. I te kwiaty radomy to są naprawdę bardzo ładne. Parki są też ładne, to zrobił prezydent Kosztowny, ale to się wszystko liczy. Ja to się wydaje, że jest bardzo ładny, czysty. I cały czas bym się chciała dowiedzieć, kto dba o tą ziemię, bo naprawdę dbają o te kwiaty, o ten wystrój. No naprawdę, i czasami wjeżdża się gdzieś wszędzie, te kwiaty tak, są. Tak. No, i przez cały rok nie usychają ani nic, tylko same. W każdym bądź razie to jest miasto. Rzadko w którym mieście tak jest. Jak przekonać, no to... No bo oglądają jedynkę, dwójkę i dziewięć. Jak przekonać, no to jak się nie chcą przekonać. Na kwiaty. No nie, nawet nie słuchają, tak? Trzeba podnieść abonament za publiczną telewizję. O, żeby było iść tak. Tak, coś nie płaci.
sprzedadzą telewizor. Ja mam jeszcze takie pytanie. No, czy skończyły się te sprawy w sądzie prezydenta Witkowskiego, bo może się okaże, że nie będzie mógł startować jeszcze wyborach? Nie, nie skończyły się jeszcze te sprawy, ale to one dotyczą tej kadencji, w związku z tym nie ma przeszkód, żeby... No a jak no, za udział w tej, w zarządzie tej spółki, to jak... Te nie. Sądy są nieobliczalne. Ja wiem, ale... Ale sąd... znaczy nie, bo ile co dostanie, nie będziemy wyborach na karany startamy. Nie, nie, sąd administracyjny nie... Nie skażę go na to, że nie będzie mógł kandydować. Nie ma takiej możliwości. Ale żeby nie było, że propagandę taką zrobią. No wszystkiego się można powiedzieć. Operacyjnie można się wszystkiego spodziewać. Przyjdą o 6, skują w kajdanki i wyprowadzą prezydenta. Ale to nie wina sądu, to nie wina sądu. Ja zawsze mówię, to nie wina sądu, że policja przyjdzie o 6 rano i o 6 rano kogoś skuje w kajdanki. Psa nie ma na dobra. Ale taka prawda. Czy mamy kolejne pytanie? Radą się boryka z różnymi problemami, a ja tak chciałem jeden przytoczyć. Chodzi o smog. Przekraczają te normy. Bardziej, jest, to jest bardzo szeroki i bardzo ciekawy temat, ale to trzeba było chyba oddzielne spotkanie poświęcić temu tematowi. Ja tutaj próbowałem nawet z Wartkiem dyskutować na ten temat, jak rozwiązać w Radomiu problem smogu. Waldek musi rzucić palenie. Przecież nie palę. Przed chwilą rzucił. W moim odczuciu są dwa jakby takie najważniejsze elementy. To jest po pierwsze to, ile kosztuje węgiel, a ile kosztują inne jakby... Media. Paliwa. No nazwijmy to paliwa, tak, którymi palimy. I jak spowodować to, żeby Radom albo Radomianie zaczęli w zdecydowanie szerszym zakresie korzystać z centralnego ciepła, dające przez Radpec wysyłając. I to jest moim zdaniem temat do dyskusji, bo Państwo pamiętacie, że PiS bardzo mocno optował za tym, żeby sprzedać albo oddać Radpec Enei, a więc tej spółce, która produkuje prąd. Tutaj poseł Suski bardzo mocno był w to zaangażowany i inne osoby z tego grona. Prezydent stoi na stanowisku, że należy modernizować Radpec i przystosować do warunków, które określa dyrektywa unijna do 2022 roku bodajże. Chodzi te zaostrzone normy, jeżeli chodzi o ilość emisji poszczególnych wytwórców energii. Ja zasugerowałem w pewnym momencie w trakcie tej dyskusji, żeby się zastanowić nad tym, czy by rzeczywiście nie sprzedać tych pieców, mówię o kociołkach, które wytwarzają energię cieplną, a zachować przez miasto sieci przesyłowe tej energii cieplnej i przeznaczyć na przykład te pieniądze na rozbudowę tej sieci, aby spróbować zrobić tych połączeń cieplnych, rurociągów cieplnych nieomalże do każdej części naszego miasta, a dać możliwość innym podmiotom, niekoniecznie to musi być właśnie ta, która jest ten Radpec, innym podmiotom, które będą produkowały ciepło i sprzedawały nam, a my byśmy przyjmowali to do sieci. Być może to by było rozwiązanie tego problemu, bo jeżeli my mamy w tej chwili sytuację taką, że praktycznie całe Żeromskiego
nie ma sieci ciepłowniczej. Cała ulica Żeromskiego jest jakby wyłączona z centralnego ogrzewania. No to na tej ulicy Żeromskiego ludzie muszą, kurczę, w jakiś sposób się ogrzać, więc palą węgiel. No to... Monopolista narzuci ceny, to na pewno się nie podoba. Jeżeli co? Monopolista dostaw ciepła do sieci. No, tak, nie, ale nie, stworzyć kilka podmiotów, które by dostarczały tego ciepła, a miasto, żeby miało w swoich rękach, ale miasto, żeby miało w swoich rękach sieć. A więc tą sieć przesyłową. Tak jak jest w tej chwili na kolei. Jest firma, która ma do dyspozycji tory kolejowe, prawda? I to jest polskie linie kolejowe. I są podmioty, inne podmioty, które mogą korzystać z tych linii, oczywiście za odpowiednią opłatą z tych linii kolejowych. Tak samo by było w tej sytuacji. Miasto by było... Trudno o mniej efektywność. Dlaczego? No bo takie miasto mogłoby zostać siecią bez zasilania. A nie ma takiej opcji. To jest zbyt duże pieniądze i zbyt dużo... Na konferencji w Sejmie z geotermii byłam w styczniu ubiegłego roku. To jest bardzo istotne, żeby miasto nie w Toruń w tej chwili ma bolączkę, bo sieci się pozbyli, więc to, o czym Pan mówi, jest bardzo istotne. Natomiast nie mogę się podłączyć. Nawet słynni sąsiedzi z opcją geotermii i ciepła geotermalnego właśnie z tego powodu, że dysponent sieci w mieście na to nie pozwala. Więc no tutaj... nie, ale to absolutnie. Ja bym się sieci nie pozbywał jako miasto. Sieci absolutnie nie. Ale tych pociągów, proszę bardzo, w każdym, jeżeli by spełniały warunki ekologiczne, to każdy podmiot mógłby się zainwestować w to, żeby dostarczać to energię. Mam pytanie, czy pismo ze Stowarzyszenia Geotermia dotarło do radnych? Tak, dotarło i analizowaliśmy to, ale to było też enigmatyczne pismo, które praktycznie rzecz biorąc niczego nie wyjaśniało. Nie wiemy do tej pory, czy rzeczywiście w Radomiu są źródła geotermalne pod nami, czy nie ma. To na to podstawowe... W konferencji w Sejmie z ubiegłego roku, więc akurat w tym zakresie mogę pomóc. Na ten temat nie ma żadnej odpowiedzi i nie mamy żadnej wiedzy. A druga sprawa... No, to faktycznie było bardzo nieporadne. No właśnie i z drugiej strony przynajmniej ja się uczyłem jeszcze na ten temat, że miasto jest położone na takim wielkim jeziorze, ale akurat zimnej wody. Gdzieś pod nami jest spore jezioro, z którego czerpiemy notabene wodę w Radomiu. I to jest, ale to jest zimna woda, to nie jest gorąca woda. Zimna woda. Ja mam na inną wodę, ale chętnie mogłabym się skojarzyć. Skąd to chyba z osobami, które wiedzą? To wszystko kwestia chęci. Z tego co wiem, to jest w pobliżu Radomia, bodajże w tym, za Przysuchą chyba gdzieś znaleziono jakieś źródło geotermalne, gdzie jest rzeczywiście ciepła woda. Czyli niedaleko, może i do nas dojdą. No tak, ale to za daleko chyba. Ale z jednej strony cały czas tutaj rozmawiamy o tych możliwościach podłączenia do sieci ciepłowniczej. To też oczywiście to jest kwestia tego, czy dani mieszkańcy będą chcieli z tego skorzystać, czy nie. Dwa, że można by było rozważyć, nie wiem, jakie są możliwości korzystania z funduszy unijnych, bo przecież dużo ulic, na przykład tych takich, no gdzieś tam na peryferiach Radomia, jak były podłączane do kanalizacji miejskiej, to było to w ramach jednak dotacji sporych z funduszy unijnych, więc nie wiem, jaka tutaj jest możliwość dołożenia jakichś pieniędzy unijnych do tworzenia takich sieci ciepłowniczych. Ale drugie, czy w ogóle miasto, ale zanim się załatwi takie rury ciepłownicze położy, to jest inwestycja na lata. A smog jest teraz i trzeba jakoś działać zdecydowanie. Czy miasto w ogóle myślało nad tym, żeby tak jak teraz w niektórych miastach są te programy pilotażowe, żeby jednak Straż Miejską zaopatrywać w te drony, bo nie oszukujmy się, smog z jednej strony powstaje przez słabej jakości paliwo, ale też przez to, że ludzie, których nawet na to stać, tak jak była to dwa tygodnie temu, Gazeta Wyborcza dwa tygodnie temu prowadziła też tą debatę na temat smogu w Radomiu, no to jest
kwestia tego, że jednak ludzie, miasto odbiera śmieci, za które się tak czy owak opłatę stałą miesięczną pobiera, a mimo to ludzie te śmieci zamiast je wyrzucać, wystawiać przed domy, żeby za tą kwotę, którą i tak muszą płacić, ładują ją do tych kotłów swoich i to palą. Czy miasto myślało nad tym, żeby jednak do takiego programu pilotażowego przystąpić, żeby jednak tymi dronami sprawdzać te spaliny, te skażenia, które się z tych kominów unoszą? Jakby tak jedna osoba tak trzy razy w miesiącu dostała po 500 zł mandat, to może by się opamiętała, co z tymi śmieciami robić. Tylko na ulicę Kurgą przejść. Ja uważam, że nie sądzę, żeby osoby, które jakby... które stać na mandat 500 złotowy. Nie sądzę, że ich stać na zapłacenie tego mandatu i 500 złotych rozwiąże ich sytuację chociażby społeczną. Nie, ale ja mieszkam w dzielnicy domków jednorodzinnych i domków, gdzie są osoby, mieszkają osoby, które przypuśćmy, no widzę, wiem jakich mam sąsiadów, którzy rzeczywiście nie stać na to, wiem jakimi zasobami mniej więcej dysponują, ale wiem, że są osoby, które sobie bardzo dobrze radzą finansowo, znaczy mówię dobrze, przyzwoity dochód miesięczny mają, płacą i to nie są osoby, których by nie było nawet stać na to, żeby tym najtańszym, ja nie mówię, żeby nie wiadomo czym palić, ale tym najtańszym węglem. Bo co innego jest palić, ogrzewać gazem, gdzie w skali roku wychodzi przypuśćmy około 5000 ogrzewanie, w zależności oczywiście od powierzchni mieszkania. 4-5 tysięcy ogrzanie i używanie gazu do różnych, do wody i tak dalej. A węgiel przy tym samym powierzchni budynku jest połowę tańszy. Więc nawet najtańszym węglem opłacanie, uważam, że tych moich sąsiadów, wiem, że ich stać, oni mimo wszystko wieczorem się wyjdzie, po prostu są chmura, oddychać się nie da. Powinnam swojego psa w masce wypuszczać, jak go na dwór wypuszczam. I wiem, że tych ludzi stać na to, żeby normalnie, żeby nawet najtańszy węgiel sobie kupić. Tutaj jest jakiś tam trans. Z tydzień temu, godzina w pół do trzeciej, czarny dym, tak jakby jakieś opony, dętki, czarny dym, cała Wierzbicka czarna, nic nie widać. No tak, nie wiem, czy to są tylko kotły, że Państwa to nie jest coś, co... Zapraszam do mnie na kapłan. Zapraszam. Pytanie, czy to są na przykład tylko kotły, bo moim zdaniem też patrząc chociażby architektonicznie, no taka ciekawostka, bo każde miasto na pewnym etapie zostało zaprojektowane, aby był klin powietrza, który przepuszcza. Klin został już generalnie zlikwidowany. Kwestia, czy to też rozwiązania takie, bo a propos tej dyskusji o Gazecie Wyborczej, jedyne co mnie uderza to jest to, że po pierwsze ja nie byłem w stanie ze względu na pracę dostać się o 11 na konferencję czy debatę. Moim zdaniem to było dosyć jednostronne, jak przeczytałem chociażby. Bardziej to była reklama rozwiązania pod typu Radpec radzi i Radpec sobie poradzi ze smogiem, łącznie z akcją promocją kotłów. Tak, to jest moja bardzo subiektywna ocena tego. Była zaproszona, była pełna sala, ale no mówimy o licealistach, których się nie edukowało przed przyjściem na to, dosyć jednostronnie i no, używając takiego, nazywając troszeczkę to pojmienie, troszeczkę tuba z tego wyszła, narzucająca rozwiązanie, a nie prowadząca dyskusję, bo mamy problem z korkami. Ilość samochodów się naprawdę zwiększa i to już nie jest godzina, ale 3 godziny codziennie miasto zakorkowane. Ilość zieleni no, jest ograniczana, można tak to nazwać. Mi się wydaje, że kotły są jednym problemem, aczkolwiek trochę zasłoną dymną, bo skoro mówimy o kilku ulicach, gdzie są tereny zielone i mamy sytuację, gdzie ten smog na całe miasto się rozprzestrzenia, kwestia polityki ekologicznej i takiej mającej na celu skuteczne rozwiązanie. Kotły to jest jedna odnoga. Wiadomo, że to jest jakiś tam procent całego problemu. Tak, ale bardzo popularna ze względu na to, że łatwo jest wskazać konkretne osoby, że ci akurat, ta akcja prewencyjna myślę, że jest rozwiązaniem, chociażby względu, aczkolwiek duże kary nie ułatwią wymiany pieców, w ten sposób. Edukacja troszeczkę. Znaczy, wracając do tego, ja na koniec powiem kilka słów na temat tej naszej debaty, o której rozmawialiśmy, ona tam w tej chwili została zawieszona, ale to na koniec sobie zostawię, jeśli Państwo pozwolicie. Znaczy ja odnośnie tego, co powiedziała Małgosia na temat dronów, na tym spotkaniu też byłem wtedy i rozmawiałem później z panią Kuku, zapytałem się właśnie
na temat tych dronów. I ona później po prostu po całym spotkaniu mi powiedziała coś takiego, że nawet gdyby teraz takie drony zakupiono, to nic nie, da, to nie daje, dlatego że nie ma odpowiedniej uchwały Rady Miasta, która by pozwalała na to, żeby te drony rzeczywiście prowadzić, tak? Żeby Straż Miejska mogła te drony coś tam mieć, prawda, w swoim stanie je używać. Taka uchwała Rady Miasta wprowadzi do 23 tego roku, a po drugie, żeby te drony zakupić, trzeba, to ktoś musi do budżetu obywatelskiego taką ofertę zgłosić. I ta oferta musi być przegłosowana przez mieszkańców miasta. Dopiero wtedy będzie można coś na ten temat myśleć. Tak, no ale to trzeba, ale to trzeba jakieś kroki podjąć. No. Nie można tylko mówić, za rok się przypuśćmy spotkamy w tym samym gronie i dalej będziemy rozmawiać o tym samym. Ale trzeba podejmować już, kroki. Prawdopodobnie coś takie ma być już... Ale w budżecie obywatelskim to nie przejdzie, dlatego że tam przechodzą pomysły, które nie wymagają na następne lata wydatków z tego tytułu. Tak. Tutaj drony sobie można zakupić jednorazowo i to nie jest wielki wydatek. Ale ten dron musi być obsługiwany przez kogoś, komu trzeba płacić. Czy to jest jakiś etat? Przez kogoś, kto ma uprawnienie. No i tu się robi problem, tak? To nie są jakieś wielkie pieniądze dla miasta, żeby to miasto zrobiło. I możemy się tylko zdziwić, jeżeli nie wejdzie ten projekt od jesieni. Bo w tej chwili to już jest po ptokach, jak to się mówi. Za chwilę będziemy mieli wiosnę i będziemy się cieszyć pięknym powietrzem. Zapomnijmy o smogu. Bo nie będzie palenia. My w stowarzyszeniu mamy w tej chwili narzędzie, które pracuje od półtora miesiąca i dokładnie widzimy, jaki jest problem. To nie jest tak, że z godziny na godzinę ilość samochodów powiększa się dziesięciokrotnie. Nie da się tak. To są emisje z czegoś, co się pali. O określonych godzinach. I to niestety, akurat u mnie na biurze na ulicy Okulickiego jest jeden z czujników, drugi jest na ulicy Sportowej firmy Early, no jest jeszcze trzecia stacja przy szpitalu. Obserwujemy je wszystkie, tak? I dokładnie widzimy, że problem pojawia się od godziny 16, jest do godziny 24, wtedy kiedy ludzie idą spać, a potem znowu to spada i to jest cały czas taki cykl. Czasami wybuchnie coś, nie wiadomo co, ale to jest tak, że jak przeciętnie jest przekroczenie 200%, 300%, to nagle pojawia się 800%, 1200, 1800, 2000. Tylko, że no, jak się nie ma sieci czujników, a tutaj nie ma żadnego problemu, żeby w Radomiu za niewielkie pieniądze powstała sieć czujników i nie wysyłać tych strażników po całym mieście, żeby szaleli i żeby nie widzieli. Tutaj firma akurat, o której mówiłem, a nie będę powtarzał, bo mnie posądzą o jakąś reklamę, dysponuje taką siecią i to widać od razu widać na ekranie, gdzie oni mają pojechać i gdzie mają sprawdzić. Z dokładnością do 50 metrów, gdzie mają szukać. I tam właśnie jest tak, że miasto może zakupić takich czujników kilka, zainstalować, to nie są duże pieniądze. Czujnik kosztuje 2000 zł. A my możemy to do naszej sieci w każdej chwili dołączyć, żeby dalej zbierać dane, bo te dane nie tylko pokazujemy, ale zbieramy do bazy danych. To jest ale żaden problem. Może wróćmy do pytań, przepraszam. Bo smog jest tematem bardzo modny. Tak, smog jest straszny, to jest... To ma? Ja mam takie pytanie bardzo ważne. Jako Radom dostaliśmy 91 milionów na budowę, na przebudowę Wojska Polskiego, tak? I to jest ten odcinek od... Ale dostaliśmy, czy obiecają nam? To znaczy, no... Zapisane w budżecie, tak. Z tego, co ja wiem, to... ma być przebudowane rondo, to rondo kozienieckie, ma być przebudowane. I mnie się wydaje, że nikt, kto projektował, chyba tamtędy nie jechał. Bo rondo nie załatwi w ogóle nic tematu. Tu się prosi wiadukt. Prosi się o wiadukt, żeby to było rozwiązanie bezkolizyjne. To jest jakaś katastrofa. A to jest obwodnica Radomia. I co z tym zrobią osoby, które decydują o tym? Nie ma już szansy na
Nie ma szansy na to, tak? Czyli nie ma miejsca. Tam już nie ma na to miejsca. Nie ma szansy na zmianę projektu. Wiadomo, że ilość samochodów się będzie tylko powiększała. Tylko powiększała. Zobacz, tam wybudowali stację benzynową. McDonald's jest. I co, i się wiadomo? I się wiadomo, że da? Pozwólmy odpowiedzieć. Nie ułatwiajmy, bo nasz gość odpoczywa sobie. Ja nie odpowiadam. Ja poproszę o odpowiedź. Nie wyręczajmy. Więc interesuję się z racji zawodowych tą sprawą i od początku się tym interesowałem. I szanowni Państwo, sytuacja była taka, że koncepcja i projekt był realizowany jeszcze za prezydenta Kosztowniaka. I gdy prezydent Witkowski został prezydentem, rozmawiałem z nim na ten temat i sugerowałem takie rozwiązanie, żeby przynajmniej ten odcinek między tą trasą na Zwolińskiego i tutaj na Warszawę zrobić wiadukt na tym, żeby przepuścić ten sznur samochodów, które tranzytem udają się do Lublina. I Żółkiewskiego, tak, połączyć wiaduktem. Więc odpowiedź była taka, szanowni Państwo, że miasto wystąpiło o decyzję, tak zwaną decyzję środowiskową. I ta decyzja środowiskowa była oparta na właśnie założeniu płaskiego skrzyżowania, więc tego ronda. I tą decyzję środowiskową wtedy uzyskano i uzyskano pozwolenie na budowę. Zmiana tego operatu, a więc zmiana koncepcji i wybudowanie tego wiaduktu, po pierwsze podrażało koszty i to znacznie, a po drugie oddalało perspektywę ewentualnej realizacji tej inwestycji. A Państwo pamiętacie, że starania z budżetu Państwa o tą drogę były dużo, dużo wcześniejsze. I każdego roku, kiedy starano się o tą inwestycję, to pierwsze pytanie, czy macie pozwolenie, czy aktualne pozwolenie na budowę jest. W związku z tym ruszenie jakiejkolwiek tego elementu, z tego pozwolenia na budowę, a tam był tym elementem bardzo ważnym, był ten wiadukt, ewentualnie zmiana tego projektu na wiadukt, odsuwała jakby w czasie, w perspektywie czasowej realizacji tej inwestycji. W związku z tym przyjęto taką koncepcję i taka koncepcja jest do realizacji. W tej chwili jakby ta wersja i ten projekt będzie realizowany. Natomiast wydaje się, że to, co mówisz, Jurek, jest sensownym rozwiązaniem. Z tym, że pamiętajmy i miejmy w tyle głowy to, że jednak dwunastka w końcu zostanie zbudowana. Ta S12 i to w wydatny sposób odciąży tą... Czyli odciąży właśnie te ulice, tak? Tak, i to w przyszłości być może udrożni ten przejazd, a rzeczywiście w dniu dzisiejszym jest tam. A jaka to jest perspektywa z tą dwunastką? Wow. Na razie nie. 12. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ja jestem jakby ojcem chrzestnym stowarzyszenia S12, już wtedy jakbym senatorem. Po raz pierwszy w historii naszego kraju Senat, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki odbyło się w Radomiu i na tym posiedzeniu zostało powołane, to znaczy zainicjowałem powstanie Stowarzyszenia S12, które skupia, istnieje, funkcjonuje do dnia dzisiejszego, skupia wszystkie podmioty, wszystkie samorządy będące, leżące wzdłuż tej dwunastki. Od Puław do Piotrkowa Trybunalskiego. Czyli nie wiadomo, jaka to perspektywa. Na razie jest opracowywany tak zwany STEŚ, studium ekonomiczno-finansowe tej trasy. To jest taki materiał, który jest podstawą, a więc opracowany jest przebieg tej drogi, którędy ona będzie biegła. Są uwarunkowania
a więc pozwolenie wodnoprawne, jakieś tam inne takie rzeczy, które są potrzebne do realizacji tej inwestycji, będą gotowe i to jest podstawa do tego, żeby ogłosić przetarg i na zasadzie projektu i buduj, żeby wbudować tą drogę, czyli to jest jeszcze daleka perspektywa. Czy nie społecznym się nie da tego zrobić? Czy się nie da, to nie jest. Czy jeszcze jakieś pytania do momentu naszego gościa? Nie widzę. Także dziękuję bardzo Państwu za udział. Serdecznie dziękuję Państwu i naszemu gościowi przede wszystkim. Kilka słów a propos tej debaty. Debatę planowaliśmy dużo, dużo wcześniej, zanim okazało się, że Gazeta Wyborcza prowadzi akcję, która od zeszłego roku prowadziła. Tak, i w Radomiu taka debata również się odbyła. Nie tylko w Radomiu, to w kilku miastach innych również była ta debata. Trochę nas troszkę wyprzedzili, ale zrobili całkowicie inną formułę. Czyli tak jak tutaj mówiłeś, że było to na zasadzie takiej, że była jednostronna, prawda? Praktycznie strona miasta się wypowiedziała. Nasza debata miała polegać na tym, że zapraszamy, jeżeli nie tych samych, to ludzi odpowiedzialnych ze strony miasta i ze strony Radpecu. Natomiast chcieliśmy również przedstawić naszych specjalistów spoza Radomia, ale którzy ten region znają i nasze miasto znają, są specjalistami, którzy mogliby wytrącić troszeczkę argumentów, na przykład panu prezesowi Radpecu, bo to jest troszeczkę tak jak z tymi autobusami. Był przetarg na autobusy, wybrano firmę Michalczewski, który zakupi autobusy, które są ekologiczne teoretycznie, ale to są diesel. Można było kupić gazowe, prawda, i to zawarować w SFIZ-ie czy w warunkach przetargowych. Do tej debaty, mam nadzieję, dojdzie. My na tym pracujemy. Miało się to odbyć 23 lutego, nie odbyło się. Być może zbyt bliskie były to terminy do tej debaty z Gazetą Wyborczą. Natomiast będziemy w dalszym ciągu na ten temat pracować. Przygotujemy się do tego, tym bardziej, że tak jak Jurek już tu wspominał, my zbieramy te dane. Zrobiliśmy to dosyć szybko, ale mamy od 10 stycznia bodajże dane. W tej chwili z dwóch czujników. Do tego w tej chwili chcemy dokoptować do zbierania tych danych kierunki wiatrów, czyli róże wiatrów nad Radomiem. Da się to zrobić i wtedy będziemy wiedzieli, jeżeli mamy ten skok, skąd on przyszedł. Ale to jest na razie, to jest sprawa techniczna, więc tutaj nie będę tego omawiał i Państwa męczył. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu nie odbędzie się nasze spotkanie, dlatego że tutaj, w tym budynku, tylko podejrzewam, że w sali kinowej, będzie spotkanie z panią premier Ewą Kopacz i z panem profesorem Rzońcą, tak. Na które serdecznie oczywiście zapraszam. Będziemy również tutaj. Słucham? Tak, w ramach Klubu Obywatelsko-Platformy Obywatelskiej, ale chcemy na tym spotkaniu być. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Śledźcie naszą stronę internetową oczywiście, czyli rddradom.pl. Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom Partii Nowoczesna. Razem młodym demokratom, którzy tym razem nie mieli pytań, nie wiem dlaczego. To jest, myślę, że na następne spotkanie chciałbym zaprosić już w tej chwili troszeczkę wyżej niż radnych, bo chcemy zapraszać teraz szefów partii politycznej radomskiej. Może nam się to uda, czyli tutaj myślimy o pani Katarzynie Kalinowskiej. Słucham? Kalinowskiej. Tak, no chciałem powiedzieć Katarzynę Kalinowską, tak. I pana Rajkowskiego z PO. Mam nadzieję, że nam się to uda i zakończyć chcielibyśmy ten cykl na razie w sferze takich naszych marzeń, no nazwijmy to prezydenta Witkowskiego na koniec, zaprosić na rozmowę. Słucham? Tylko dwie partie są w Radomiu? Póki co, no musimy rozmawiać, bo z SLD w zasadzie był już kandydat na radnego, a jednocześnie... Nie, dlatego że w nazwie naszego stowarzyszenia jest takie słowo, demokracja. No. A jak ale wiemy. Edukacja też, no to może żeby edukować PiS, tak? No, możemy spróbować, chociaż ja wątpię. Wątpię w to, żeby oni się dali edukować. Także jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam. Oczywiście wstępujcie do naszego stowarzyszenia. Chciałam przedstawić FCS. Przyszła nasza właśnie nowa koleżanka Ewa Mikołaj. Witamy.